Dziękuję. No taka mi przypadła rola troszeczkę obrońcy czarnego luda, który się objawił jakby medialnie i tak dalej, no bo te zorganizowany handel, grupy producenckie i tak dalej, stały się w ostatnim czasie z tego najbardziej wypieszczonego i chwalonego elementu rynku, stały się jego czarnym ludem. O czym chciałem powiedzieć, ja nie będę tutaj wnikał, bo są grupy, które działają dobrze, są grupy, które działają gorzej. Każdy ma swój sposób na prowadzenie gospodarstwa i sprzedaż. I czy to będzie indywidualne, handel indywidualny, bezpośredni i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli to funkcjonuje i działa, to fajnie, ok. Ja w tej chwili, pomijając, bo mnie tam przedstawiono jako działacza wielu organizacji i tak dalej, ja w tej chwili będę mówił jako sadownik Jacek Pruszkowski, członek organizacji producentów. Jednej rzeczy, której brakuje w tym momencie polskiemu sadownictwu, to jest jedno pojęcie – pewność. Myśmy wszyscy zatracili pewność, którą jeszcze mieliśmy parę lat temu, może która za bardzo rozwinęła się też u nas, właśnie to pojęcie pewności. Ale o czym chcę powiedzieć? Będąc członkiem organizacji producentów, która funkcjonuje przez cały czas, robi to, co powinno do organizacji należeć, wypowiem się jako szary członek tej organizacji i producent, który dostarcza tam owoce. Właśnie ta pewność. Ja zrywając co roku te setki czy tam tysiące skrzyniopalet, wiem, że jesienią zawożę to do firmy, ponieważ wszystkie jabłka mam na średnim rozliczeniu całorocznym. Zawożę, sprzedaję, w określonych etapach dostaję za to pieniądze. No i jeszcze jako tako, jak widać, żyję. Więc jakby funkcjonuje to, ale teraz co można mówić o przewagach? Tak jak wcześniej powiedziałem, każdy system jest dobry, jeżeli on przynosi sadownikowi dobro. I tutaj tak. Po pierwsze, zrywam jabłka, wstawiam je wszystkie, nie martwię się o chłodnie, o to, czy działa, nie działa, serwis i tak dalej. Wszystko wstawiam do chłodni grupy. Przez ileś tam miesięcy nie muszę się tym przejmować, nie muszę siedzieć tak jak kiedyś w sortowni, szykować tych jabłek, jeździć gdzieś tam, starać się, czy samemu sprzedawać, czy ewentualnie martwić się, ktoś mi zapłaci, nie zapłaci. Tutaj pewność mam również uzyskania pieniędzy za te jabłka. I teraz ktoś powie, no tak, a co tam te grupy płacą tak, tak samo właściwie, jak normalnie tam sadownik może uzyskać, albo nawet jeszcze i gorzej, tam przesortują, to też tak nie wiadomo jak, pewnie tam jeszcze coś na boku zakręcą, no i ten sadownik koniec końcem zostaje goły. Otóż no przecież każdy wie, co produkuje, każdy wie, co wstawia i tak samo każdy, kto daje te jabłka do sortowania, może sobie w trakcie sortowania choćby nawet uczestniczyć w tym. A jeżeli by miał taką ochotę, tak u nas jest. Jeżeli nie ma pewności, ale ta pewność jest. Ja przez 12, chyba 12 lat już wszystkie jabłka wstawiam do chłodni grupy i jakby mam potem, jeżeli chodzi o handel, spokój. I zaletą tego jest, że ja potem zajmuję się tylko i wyłącznie produkcją. Nie obchodzi mnie handel, nie obchodzi mnie dystrybucja, nie obchodzi mnie sytuacja rynkowa. To jest pierwsza zasadnicza rzecz. Druga rzecz to jest taka, że patrząc na te ceny, a te grupy płacą, nie płacą, tak, tam niewielka różnica. Ale cóż, grupy, te, które funkcjonują, organizacje producentów, realizują programy operacyjne. Będąc członkiem tej grupy, łatwiej mi się dostosować do rynku. Jest program operacyjny, warunki rynkowe się zmieniają, tam w zasadzie trzeba odmiany zmieniać.
No więc co? Więc w ramach programu operacyjnego tutaj wymienia się odmiany, można tam jakiś sprzęt, tam opryskiwacze i tak dalej w ramach tych preekologicznych, no ale to już jest sprawa drugorzędna. Tutaj najbardziej chodzi o to. Ale przede wszystkim te zmiany, które się robi w gospodarstwie, one są skoordynowane i one są dostosowane do tego, co ta organizacja w danym momencie potrzebuje. My sobie rozmawiamy, no w tym momencie trzeba przejść, może jakieś uprawy sterowane, no bo już te jabłka, załóżmy, tam kończy się, no to wcześniej, myśmy już 5 lat temu myśleli o tym, żeby sadzić grusze, żeby sadzić śliwy, żeby zmieniać ten asortyment, bo z tymi jabłkami już tam coś złego się działo i to było robione w ramach programu operacyjnego. Myśmy mieli to robione po mniejszych kosztach, właśnie w ramach programu operacyjnego niż inne gospodarstwa. No jedyną wadą tego jest, że no ja muszę to oddać tej organizacji. No ale skoro mi ta organizacja za to płaci, no to tylko dalej. Natomiast na zakończenie chciałem powiedzieć taką rzecz, że my, o tym się bardzo mało mówi, ale teraz wkraczamy w ten czas, kiedy właśnie między innymi ten Zielony Ład. Bardzo dużo uwarunkowań, bardzo dużo zmian, które nas czeka. O tym się nie mówi, ja powiem o zasadniczej rzeczy tego Zielonego Ładu. Na podstawie analiz Uniwersytetu z Kilonii, Uniwersytetu z Wageningen, o którym nie raz rozmawiamy, ale to sobie tak rozmawiamy gdzieś tam na boku, mało się publicznie o tym nie mówi. Do 2030 roku praktycznie 50% produkcji jabłek w Polsce musi być, no ja nie mówię, że zlikwidowana, ale musi ulec redukcji. Co to znaczy? To znaczy, że 80% gospodarstw, bo to jest produkcja 50% jabłek, to jest produkcja z 80% gospodarstw. W zasadzie musi znaleźć jakieś inne swoje miejsce. Ja nie mówię, żeby wypadło i tak dalej. I teraz na zakończenie, będąc w organizacji producentów, kiedy idą te zmiany, ja mam troszkę łatwiej, jako Jacek Pruszkowski, jako sadownik, zmienić i dostosować tą swoją produkcję w szybki sposób do potrzeb rynku, właśnie w porozumieniu z organizacją. I według mnie to jest ten plus. No i może na razie.